Marcin, krótko i na temat, jak zostałeś gangsterem? Ha, wiedziałem, że to pytanie padnie. Zadzwonił do mnie Maciek Kawulski, zaproponował spotkanie a propos filmu, więc poprosiłem, żeby wysłał scenariusz, żeby się tą kawę ciekawej piło. Przeczytałem scenariusz i stwierdziłem, że trzeba się spotkać, bo jest o czym gadać. Opowiem Ci historię o tym, jak dołączyłem do grona najbardziej wpływowych bandziorów w tym po***nym kraju. Jest o czym gadać, w sensie możemy zacząć pracować nad scenariuszem i jeżeli ta współpraca dobrze pójdzie, to trzeba będzie kręcić ten film. I tak się okazało. Okazało się, że dobrze nam idzie myślenie o tym, że podobne rzeczy nam się podobają, a podobne jednak nie. I że musimy zrobić ten film po prostu. Ja nie ukrywam, że ja od lat sobie tam oglądam dokumenty na temat polskiej przestępczości, czy nawet powiedzmy na świecie, bo to jest jakoś tam rajcujące, zawsze mi to ciekawiło, jak to może funkcjonować i działać w dzisiejszym świecie generalnie i na jakiej zasadzie kombinują ci ludzie. W związku z tym też trochę o te informacje, które już miałem, jakieś tam sobie oglądałem. Notabene cały czas szukałem, bo my tak na początku robiąc film nie wiedzieliśmy do końca, o kim to jest ta historia i tak dalej, tak naprawdę czyje to jest imię, wiedzieliśmy, że to są fałszywe przezwiska i tak dalej. No więc później sobie nawet po filmie jeszcze szukałem gościa i wydaje mi się, że znalazłem, ale mniejsza. W związku z tym, no, mój bohater ma pseudonim Tysiek. Jest, bym powiedział, bardzo skrytą postacią, która jest taka żołnierska w tym rozumieniu świata przestępczego. Była szansa, żeby zarobić jakieś pieniądze, to ja bardzo chętnie. Chcesz być taki jak oni? Bardziej taki jak pan. To, co robią, to chyba jest niebezpieczne, nie? Waldem, mój przybrany syn. No taki mam na razie ortalionik, nie? Ale jak się coś dorobię, to sobie kupię coś takiego jak wódz. Wiesz co, Waldem początkowo jest trochę takim nieopierzonym małolatem, który jakby chce poszerzyć swoje możliwości, chce... Trochę fascynuje się bohaterem, którego poznaje, trochę chce być taki jak on. I jakby ten cel mu przyświeca. No a potem się w tym wszystkim gubi. No i taka, wiesz, taka po prostu sinusoida powstaje. Pokrótce. No dzisiaj widzimy cię w takim eleganckim wydaniu, nie w ortalionie, jak tutaj na ekranie. Opowiedz, jak budowałeś swoją postać, swojego bohatera? Czy czerpałeś z prawdziwych osób, które żyją? Bo tak naprawdę nie wiemy, kim w rzeczywistości był Walden, tak samo jak nie wiemy, kim był główny bohater. Tak, i absolutnie ja przynajmniej miałem takie podejście, że nie starałem się zagłębiać w tę historię, powiedzmy, prawdziwą. Jakby nie interesowali mnie ci, na których budowana była ta historia, tylko raczej moja wyobraźnia, tym bardziej, że Walden podobno istniał, natomiast ani nie był Waldenem, ani... no ta postać jest trochę pokolorowana, nawet nie pokolorowana, trochę stworzona na potrzeby tego filmu. Że bardziej wiadomo, że był taki przyjaciel, druh, natomiast to sobie wymyśliliśmy i jakby tym torem, jakby ja tym tropem poszedłem. Mi się wydawało po prostu super ciekawe. Hasło? Masa si... Stworzyłem własną grupę przestępczą, inną niż wszystkie. Wystarczyło przestrzegać paru zasad. Nie szukamy rozgłosu, nie tykamy dzieci i kobiet. Cały świat należy do nas. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Jak zostałem gangsterem? Historia prawdziwa. Zajebiście dobrze i opowiedzianej historii o okrutnym, ale bardzo inspirującym człowieku.
ma czegoś takiego jak sumienie, przyjaźń, jak idzie o kasę. I teraz ja jestem życie i pan śmieć, rozumiem? Ochłoń, ja wyjdę, to się wszystkim zajmę. Coś ty zrobił, idioto! Gdzie jest Walden? Odzu, przepraszam. Ja kocham Waldena. Będę z nim na dobre i na złe. Chciałabyś pogadać? Kiedy zajmiesz się zarabianiem pieniędzy, co? Rozglądam się za czymś nowym, tato. Zrobię to, co należy zrobić.